I czas na kolejne ćwiczenie, czyli w tym filmie chciałem zaprezentować, w jaki sposób należy ćwiczyć prawy nadgarstek, czyli dodawanie i ujmowanie gazu jeżdżąc po ósemce, a później bardzo podobnie będzie również w sytuacji, gdy będziemy jeździć po zakrętach. Zwróćcie uwagę, jak to należy wykonywać. Kiedy dodaję gazu, kiedy go ujmuję. Dodaję gazu podnosząc motocykl z przechyłu i na odcinku prostym, czyli tu dodałem, a tu w tym momencie ująłem gaz. Zasada jest taka, że jeżeli chcę podnieść motocykl z przechyłu, to muszę dodać gazu. Jeżeli chcę go szybciej przechylić, to muszę tego gazu ująć. I tutaj właśnie ćwicząc na ósemce tą jazdę, możemy właśnie sobie ten prawy nadgarstek wyćwiczyć, bo trzeba pamiętać o tym, że bardzo ważne jest to, żeby nie tylko ćwiczyć płynne dodawanie gazu, ale również płynne ujmowanie tego gazu. To też jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o technikę kierowania. Czyli dodaję tutaj, przymykam w tym momencie, zaczynam dodawać, mocniej dodaję, zamykam w tym momencie, zaczynam dodawać, mocniej dodaję, zamykam wchodząc w zakręt. Widzicie, tak? I tutaj znowu dodałem, zamknąłem, zaczynam dodawać wolno, mocniej dodaję, zamknąłem, zaczynam dodawać wolno, mocniej dodaję, zamknąłem, zaczynam dodawać wolno, mocniej dodaję. I w taki sposób mamy to ćwiczyć. Czyli dodaję, żeby podnieść motocykl, jeszcze raz powtarzam, zamykam gaz, żeby ten motocykl szybciej mi się przechylił. Jak się podoba, lajkujcie, subskrybujcie, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami. Zapraszam na kolejny film. W kolejnym filmie ułożę w środku ósemki pachołki i powiem, po co to robimy. Zapraszam.